Cześć, z tej strony Kucyk. Dzisiaj mam dla Was recenzję scyzoryka Swiza D03. Standardowo parę numerków. Długość złożonego scyzoryka to jakieś 95 mm. Ciężko to trochę zmierzyć ze względu na te ścięcia u góry i u dołu. Po rozłożeniu ostrza scyzoryk ma jakieś 17 cm. Jego grubość to 16 mm, z kolei w najszerszym miejscu scyzoryk ma niecałe 3 cm, dokładnie jakieś 2,7 cm. No, przepraszam, tu jest najszersze miejsce. No, 2,7. Szybkie porównanko do paru innych noży. Swiza po środku, Victorinox Pioneer 93 mm, Victorinox Cadet 85 mm, Victorinox Spartan 91 mm, Ontario Rat 1 oraz Sanremo 710. Zgaszę jedną lampę, żebyście widzieli, bo światło się odbija. Tak to się prezentuje gabarytowo. Naprawdę bardzo zbliżone do scyzoryków. W końcu to jest scyzoryk, więc nie ma się tu czego spodziewać jakoś ponad miarę. Ja to sobie zostawię gdzieś tutaj z boczku dla porównania. A, jeszcze waga to 85 gramów. Zaczniemy sobie od ostrza. Ostrze wykonane ze stali 440 i w przeciwieństwie do tej chińskiej 440, która nawet koło 440 nie leżała, na przykład Ganzo, który ma bliżej do plasteliny, tutaj akurat jest naprawdę to uczciwie zrobione. Stal praktycznie taka sama jak... nie taka sama, co w Victorinoxie. Ostatnio ostrzyłem najpierw Swiza, później zaraz Victorinoxa i praktycznie nie widać żadnej różnicy, przynajmniej jej nie wyczuwam. Naprawdę stal tutaj jest uczciwie zrobiona. Wykończenie to jest taki bardzo, bardzo delikatny stonewash, że to zauważycie. W każdym razie bardzo delikatny stonewash, jednak przeważa tutaj wykończenie na wysoki połysk, polerka i takie te sprawy, zupełnie jak w Victorinoxie. Szlif oczywiście płaski, otwieranie za pomocą wycięcia pod paznokieć. W przeciwieństwie do Victorinoxa, który ma zwykłe wycięcie, tutaj mamy dziurę na wylot. Działa to tak jak powinno. Bardzo fajny akcent w postaci loga Swizy w tym wycięciu. Naprawdę dodaje to uroku. Z drugiej strony nie mamy nic. Bicie, numer partii A15, czyli w 2015 roku klepany. Z drugiej strony Swiss Made. Oczywiście jest scyzoryk szwajcarski, jakbyście się mogli spodziewać. Ostrze jest blokowane liner lockiem. Aby go zwolnić, wystarczy nacisnąć ten krzyż. On działa jak przycisk, zanim ktoś powie, że to jest zerżnięte z Węgera. Ten scyzoryk właśnie projektowali faceci z Węgera, więc nie ma co się tutaj dziwić. Czy ktoś opatentował przycisk? No, zabronicie używać? Nie, no właśnie, no to po co te spiny? Działa to jak najbardziej dobrze. Oczywiście, tak jak we wszystkich scyzorykach z blokadą, jest delikatny luz. Nie wiem, czy to usłyszycie. W każdym razie, mimo tego luzu, to nie spotkałem się jeszcze ze scyzorkiem, który by się złożył. Żeby złożyć scyzoryk, właśnie musimy nacisnąć przycisk i pokonać jeszcze opór sprężyny. Działa to tak jak powinno. Ja oglądałem swego czasu Kosma, Kosma Nożosfera wrzucił filmik o tym scyzoryku i tam się trochę czepiał, że czubek jest za blisko i że można go chwycić paznokciem. No, mi się to nie udaje. Być może po prostu taki egzemplarz ewentualnie, bo on miał model D01 albo D02, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie bez warstwy otwieraczy. Być może tam to właśnie występuje. Tutaj się z tym nie spotkałem. Kolejne. A, jeszcze może porównanko do... Tutaj akurat Victorinox Pioneer i Victorinox Spartan. Długość ostrza w Swizie to 75 mm, Pioneer ma 66 mm bodajże, a Victorinoxy te standardowe 91 mm mają 6 cm. No, podobnie rozmiarowo. Może jeszcze
samo ostrze Sanremo. No, Suiza ma nieco dłuższe to ostrze. Pewnie zauważyliście, że ostrze tworzy taki łuk razem z rękojeścią. Czy to poprawia jakoś ergonomię? No, w porównaniu z praktycznie całkiem prostym Victorinoxem, trochę jednak poprawia. Najbardziej to odczujecie przy otwieraniu jakichś paczek, wiecie. Wbijanie w miejsce, gdzie jest taśma i przesuwanie. Tutaj nie musimy aż tak bardzo nadgarstka wyginać, żeby ostrze było w miarę pod tym, pod odpowiednim kątem. Jakiejś takiej wielkiej różnicy to nie robi, ale może komuś zrobi. W każdym razie to może jeszcze grubość. O właśnie, o tym zapomniałem. Grubość przy początku głowni to jakieś 2,5 mm. Dla porównania Spartan, który ma tych milimetrów tylko 2. Tylko albo aż. Nie, dobra. 2 mm w zupełności wystarcza, jeśli chodzi o scyzoryki. Okej, to tyle jeśli chodzi o ostrze. Dalej na tej samej warstwie mamy przebijak. Porównanko z Pionierem, który również ma na tej samej warstwie przebijak. No, tutaj mamy jeszcze szydło. Szczerze mi się nigdy nie zdarzyło używać szydła w scyzoryku. W każdym razie jakieś tam przebijanie paska na pewno sobie z tym poradzi. W Victorinoxie to szydło i, przepraszam, ten przebijak jest dłuższy i nieco grubszy. Tutaj mamy 1 mm grubości, z kolei w Victorinoxie mamy 1,5. Działa tak jak powinno, przychodzi naprawdę cholernie ostre, można nim ciąć papier prawie jak nożem. Mam nadzieję, że mi... No... Krawędź jest poszarpana, ale jednak to i tak jest całkiem dobry wynik jak na przebijak. Okej, tyle jeśli chodzi o przebijak. Dalej mamy warstwy narzędzi. A to w zasadzie śrubokrętów i otwieraczy. A, wezmę Spartana, żeby wam zrobić porównanie. W przeciwieństwie do Victorinoxa, tutaj otwieracze są po przeciwległych stronach. Jak trzymamy scyzoryk w ten sposób, tutaj mamy otwieracz do puszek, w Suizie mamy do butelek i na odwrót. Jeśli chodzi o te otwieracze, no to muszę powiedzieć, że się postarali. Większość producentów, którzy robią scyzoryki, czy to Victorinox, czy tam jakieś chińskie podróbki, właśnie używają... No dobra, w przypadku otwieracza do puszek, to tam jest ten taki zagięty, wiecie o co chodzi. Węgierowski w każdym razie. Bardzo często jest spotykany. Z kolei jeśli chodzi o otwieracz do butelek, to praktycznie ten sam wzór jest wszędzie stosowany. Tutaj zasada działania jest taka sama, jednak wygląda to o wiele lepiej moim zdaniem. Naprawdę jeśli chodzi o design Suizy, naprawdę szapoba. Szacunek dla ludzi, bo naprawdę postarali się przy projektowaniu. Zacznijmy sobie od otwieracza do puszek. Jest grubszy niż w standardowym Victorinoxie. Zobaczcie jak to wygląda w ogóle. Naprawdę potężny. Nie wiem po co szczerze zrobili aż tak gruby otwieracz. Zasada działania jest dokładnie tak sama. Otwierałem nim puszkę i muszę powiedzieć, że działa tak jak powinien. Jest może delikatnie mniej komfortowy niż ten w Victorinoxie, jednak spokojnie da się nim otworzyć puszkę bez większego problemu. Bardzo ciekawie wygląda ten szlif z drugiej strony. W Victorinoxie mamy tylko taki mały fragment, tutaj taka krawędź. Tutaj mamy mocno zeszlifowane, tutaj też taka bardzo delikatna. Oczywiście mamy na końcu śrubokręt mały, płaski, rozmiarowo praktycznie taki sam co w Victorinoxie. Działa z niektórymi Philipsami, jednak w większości przypadków on się po prostu ześlizgiwał i nie działał tak jak powinien, także no tutaj delikatny minusik. Jeśli chodzi o otwieracz do butelek, jak już wspomniałem, lepiej wygląda niż ten z Victorinoxa, mi się osobiście bardziej podoba. Mamy tutaj zdzierak do izolacji tak jak w Victorinoxie i on również nie jest zaostrzony i szczerze moim zdaniem jest trochę bezużyteczny. Tutaj również naprawdę się postarali jeśli chodzi o wygląd, jednak trochę się to przełożyło na działanie tego otwieracza. Tutaj szybkie porównanie do Wicka, przybliżę.
Zobaczcie na te dzióbki na dole. Ten w Swizie, on się niestety ześlizguje z tych płaskich części. Trzeba centralnie chwycić za dzióbek kapsla, aby otworzyć butelkę. W Victorinoxie nie ma tego problemu, bo tutaj jest to bardziej kwadratowo zrobione. Tutaj mamy tak zaokrąglone w zasadzie. Jeśli chodzi o śrubokręt płaski, no działa tak jak powinien. Co mnie troszeczkę denerwuje, to, że on jest cieńszy niż otwieracz do puszek. Dlaczego? Mi się zdarzało używać tego śrubokrętu płaskiego jako mini łom, na przykład ten tutaj, jak w Victorinoxie Pionierze, tutaj dosyć dużo go używałem, widzicie te wszystkie zarysowania i tak dalej. Tutaj jest zrobione tak, że grubość ma praktycznie taką samą przez większość długości tego narzędzia i dopiero pod koniec się zwęża. Tutaj w Swizie ona się zwęża od razu i tak równo idzie aż do końca. Moim zdaniem powinni zrobić tak jak w Victorinoxie i pociągnąć to grubsze przez jakiś czas i dopiero pod koniec zeszlifować. Przełoży się to nieco na wytrzymałość tego narzędzia. Również tutaj, jak w Victorinoxie, blokuje się pod kątem 90 stopni. Jeżeli potrzebujemy jakiejś mocniejszej dźwigni do jakiejś opornej śruby. Także tyle jeśli chodzi o otwieracze. Mamy tutaj również korkociąg. Korkociąg działa dokładnie tak jak w Victorinoxie. Z tym, że on ma o jeden zwój więcej. Ja wykręcę śrubokręcik. Victorinox ma 4 zwoje. Swiza ma ich 5. Czy to się jakoś przekłada na wygodę wyciągania korka? No, szczerze powiedziawszy, nie zauważyłem jakiejś zbyt dużej różnicy. Być może jakiś korek jest dosyć łatwo kruszący się, wyparcie, trochę mi się plącze język. To, że trochę głębiej się wiercimy, na pewno nam pomoże. Jednak tak w większości przypadków nie ma zbytniej różnicy. Także obydwa te korkociągi działają tak jak powinny. Uprzedzając takie pytania, można wkręcić śrubokręcik z Victorinoxa, jednak nie siedzi on już aż tak pewnie. Trochę nie jest zrobiony pod ten korkociąg. Nie pasuje tak idealnie jak w Victorinoxie. Nie mamy tutaj miejsca na szpilkę jak w okładkach z Victorinoxa. Czyli w tym miejscu, patrzymy przez obiektyw, tutaj mamy szpilkę, tutaj czegoś takiego nie mamy. Nie mamy również wykałaczki. Szczerze, dla mnie to jest mało ważne, bo ani razu nie zdarzyło mi się używać wykałaczki w scyzoryku, ale spokojnie, mamy pensetę. Ona jest ukryta tutaj jest ukryta, wystarczy włożyć tutaj paznokieć i ją wyciągnąć. Penseta jak penseta, działa tak jak powinna. Żeby nie było, porównam wam nieco do Victorinoxa. Jest odrobinkę dłuższa i ścięta na końcu. To jest Swiza, to jest Victorinox. Penseta jak penseta, działa tak jak powinna. Wkładam to z powrotem. Dobra, teraz przyszła pora na okładki. Okładki są gumowane. To jest naprawdę bardzo przyjemne w dotyku. Lepiej maskują rysy niż te celidorowe w Victorinoxie. Bardzo, naprawdę bardzo milusie w dotyku. Jednak miałem i nadal mam pewne obawy co do tej gumy, bo to jest po prostu plastik pokryty właśnie tą gumą. Plastik jest taki biały, jak tutaj widzicie na krzyżu. I muszę powiedzieć, że miałem i nadal mam te obawy, że będzie się to po jakimś czasie przecierać. Najbardziej się martwię o przycisk, bo tutaj ta guma pracuje przy zwalnianiu blokady. Ja tak żeby sprawdzić po prostu dla pewności, parę razy po prostu jak trzymam sobie w rękach, to klikam tym przyciskiem. Na razie tutaj żadne pęknięcia się nie pojawiły, jednak ja użyję tutaj może
kadeta jako pokazywacza. Przybliżę wam. Jednak tutaj zaczęło się delikatnie odlepiać. Jak wcisnę przycisk, to tutaj mogę włożyć czubek pilnika. Widzicie? Z czasem pewnie to się bardziej rozklei i nie będzie już tak ładne, także no, na to też musicie zwrócić uwagę. Ale za to naprawdę fajnie maskuje te rysy. Oczywiście widzicie pewnie jakieś tam zarysowania, skazy i tak dalej. Jednak są o wiele mniej widoczne niż w przypadku tych celidorowych. Jednak z Aloxem nie mogą się równać, bo na Aloxie tego praktycznie w ogóle nie widać. Może na Pionierze trochę bardziej, tutaj na krawędziach i tak dalej. Ale naprawdę ta guma jest całkiem przyjemna. Taka jest sprężystość, więc taka dosyć twardawa, ale podoba mi się to nawet. Okej, w zasadzie to chyba poruszyłem wszystkie kwestie, jeśli chodzi o narzędzie i tak dalej. Teraz mam uwagi co do ergonomii. Jak widzicie, scyzorek jest wygięty. Niby ma to poprawiać chwyt, bo bardziej się dopasowuje do dłoni, jednak zobaczcie, bo tutaj zrobili tak, że linia ostrza idealnie się zgrywa z linią tych otwieraczy. No naprawdę designersko tutaj na wysokim poziomie. Jednak po otwarciu dalej tutaj mamy tą górkę. I jeżeli, nie no, jakieś lekkie prace, coś tam otworzyć, przeciąć, no to spoko, ale jeżeli, no, sprawdzałem, no, jak idzie ze struganiem. Nawet delikatne struganie, naprawdę czuć to łapie. No cholernie jest to niewygodne. No, oczywiście można sobie rozłożyć to, wtedy naprawdę można trochę więcej podziałać, jednak wtedy otwieracz nam stoi na drodze i nie jest już tak dobrze. W modelach bez tej warstwy narzędzi nie ma tego problemu, bo po prostu tych narzędzi nie ma i nie ma co tutaj stać nam na drodze do dobrej ergonomii, jednak czuć to łapie. No naprawdę. Ja jestem osobą, która bardzo lubi, jeżeli nóż ładnie wygląda, jednak jeżeli to się przekłada aż tak bardzo na ergonomię i jakość używania, no to niestety, ale no, mam mieszane uczucia, bo naprawdę fantastycznie to wygląda. Napracowali się przy tym, a tutaj funkcjonalność troszeczkę leży. W Victorinoxie nie ma tego problemu, bo te narzędzia są o wiele bardziej płasko. I nie czuć tego w łapie i lepiej się tym struga, jakieś tam delikatnie cięższe prace. Oczywiście nie mówię o takich pracach, które wykonujemy folderem czy fixedem. Jednak jeżeli zdarzy wam się taka sytuacja, że będziecie musieli zastrugać jakiś patyk, no poczujecie to w łapie. Niestety. Naprawdę. Troszeczkę minus. Jeśli chodzi, wracając jeszcze do designu, naprawdę. Wielkie brawa dla panów z Węgera, którzy to projektowali, bo jeśli chodzi o design, to naprawdę scyzoryk jest piękny. Pytałem znajomych, niewnożowionych praktycznie w ogóle, oprócz tego, że czasem im tam coś poopowiadam, który jest ładniejszy. Wziąłem Pioniera, bo wszyscy znają standardowy scyzoryk Victorinoxa, jednak tutaj troszeczkę inaczej to wygląda. Pytałem, który im się bardziej podoba. Wszyscy, absolutnie wszyscy wybrali Suizę. Naprawdę, jest to powiew świeżości, to jest kompletnie coś innego. No dobra, może nie aż tak kompletnie, ale na pewno wygląda nieco lepiej niż standardowe scyzoryki. Design naprawdę cud, miód i orzeszki. No jednak troszeczkę się to przekłada na naszą ergonomię, te dwa otwieracze. Pewnie gdybym wiedział teraz co wiem, to być może bym się bardziej skłaniał ku wersji bez tych otwieraczy. A skoro mowa już o wersjach. Suiza na razie jest to dosyć świeża firma, bo z tego co pamiętam, oni zaczęli produkować scyzoryki dopiero w październiku zeszłego roku. Oczywiście sama firma Suiza wcześniej produkowała i dalej produkuje zegarki. Oczywiście szwajcarskie, jakbyście się mogli spodziewać.
Jednak scyzoryki to jest dla nich swego rodzaju nowość. Czy się utrzymają na rynku? Na razie wszyscy się na nie rzucili, bo jest to naprawdę, jak już mówiłem, powiew świeżości na scenie scyzoryków. No naprawdę, mają potencjał. Mają świetny design. Ludzie, którzy tam pracują, wiedzą, co robią. I mam nadzieję, że nie spieprzą tego, że mają ten potencjał, bo szkoda byłoby, żeby się coś takiego zmarnowało. Naprawdę designersko świetnie. Jeśli chodzi właśnie, wracając do tych wersji. Numerki parzyste, bo na razie mamy tylko 4 scyzoryki, D01, D02, D03, D04. Numerki parzyste mają korkociąg. Numerki nieparzyste mają korkociąg, numerki parzyste mają śrubokręt gwiazdkowy. D01 i D02 to jest dokładnie ten sam scyzoryk, właśnie bez tych otwieraczy. D04 to jest po prostu zamiast korkociągu ma ten śrubokręt, jak już mówiłem. Jeśli chodzi o wersje kolorystyczne, mamy dostępne na razie 4 kolory. Czarny, biały, niebieski i czerwony. Z góry mówię, nie jest to taki czerwony jak w Victorinoxie. Jest to bardziej... Dobra, jestem facetem, na kolorach się zbytnio nie znam. Jednak określiłbym go mianem pastelowego. Jest jaśniejszy, taki bardziej kolorowy. Niebieski to też nie jest taki typowy niebieski, jest to bardziej taki... Tak jak tutaj, tylko że... dokładnie taki kolor. W każdym razie nie jest to taki typowy niemiecki, bardziej taki, no jasny niebieski. Dobra, nie rozwodzę się nad kolorami, bo zaraz panie, które mnie oglądają, bo również panie mnie oglądają, serdecznie pozdrawiam, zaraz się oburzą moim brakiem znajomości barw. Dobra, w każdym razie cena tego scyzoryka to około 150 zł. Oczywiście wersje bez narzędzi są nieco tańsze. I teraz na pewno nasuwa wam się, halo, 150 zł za Victorinoxa, Spartana zapłacę połowę tego, mniej więcej. A narzędzia mam praktycznie takie same, więc dlaczego miałbym wybrać Swizę? Zauważcie jeszcze, że Victorinox dokładnie takim samym Victorinox z dokładnie takim samym zestawem narzędzi jak Spartan, z blokowanym ostrzem, również dostaniecie za około 140-150 zł. Także różnica w cenie nie jest aż taka szokująca, więc nie ma co się zbytnio dziwić. Jednak, no kurczę, ale blokada, która w sumie no, nie używa się tego scyzoryka do jakichś cięższych prac, a mamy tą blokadę, no fajnie, nie złoży nam się na palce. No ale blokada, która praktycznie dwa razy podwaja cenę scyzoryka, sam się trochę dziwię, dlaczego aż taki jest ten przeskok cenowy. W każdym razie myślę, że spokojnie mogę polecić wam Swizę. Jakościowo jest naprawdę bardzo zbliżona do Victorinoxa. Naprawdę ciężko się dopatrzeć jakichś takich drobnych różnic. No może delikatnie w spasowaniu. Ja tutaj zrobię wam test kartki. Ale nie taki, jakiego byście się spodziewali. Tu mam kartkę i otworzę ostrze i spróbuję tutaj wcisnąć kartkę tutaj, między sprężynę a liners. No, nie bardzo, raczej to nie wejdzie. W Swizie to spasowanie jest odrobinkę gorsze. Może w ten sposób, tym dzióbkiem. No a teraz będę się chrzanił z tą kartką. O, proszę bardzo. Kartka przeszła. Także spasowanie nie jest aż tak dobre jak w Victorinoxie, jednak szczerze mi to jakoś bardzo nie przeszkadza. Trzyma się, no to... No co? Działa. Jednakowoż jakość naprawdę jest bardzo zbliżona i wprawne oko pewnie tego nie wychwyci. Także koniec końców myślę, że mogę spokojnie Swizę wam polecić. Naprawdę, jeżeli szukacie czegoś innego niż standardowy scyzoryk, to Swiza jest na pewno dla was. Materiały i jakość wykonania, jak już mówiłem, bardzo zbliżona do Victorinoxa, także nic tylko brać. Na pewno jest to coś oryginalnego na scenie scyzoryków. W końcu ktoś pokazał, że mimo iż scyzoryki są
towarzyszą nam już od naprawdę bardzo wielu lat, to jednak da się zaprojektować coś nowego. Także koniec końców polecam. To by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam do komentarzy, do ocen na Facebooka, na Instagrama. No i cześć!